Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Dzisiaj mamy oczywiście pierwsze Raw po gali SummerSlam i pierwszym zawodnikiem, który wchodzi do ringu, jest to oczywiście nowy WWE Champion, który ma pewną niespodziankę na sam start dzisiejszego show, mianowicie jest to ten tytuł, który ma na sobie. Cały on oczywiście w złocie, tak samo teraz ma cały tytuł mistrzowski w złocie i dlatego właśnie nie chciał go pokazywać na gali SummerSlam, chciał go zadebiutować właśnie już wchodząc razem, można to powiedzieć, tym swoim złotej kurtce całej i myślę, że pasuje mu tam na pewno ten tytuł. Choć właśnie troszkę nie zawsze jak ten problem jest z tymi właśnie kurtkami z Community Creation, że często te pasy przez nie przechodzą, to i tak naprawdę według mnie pięknie to wygląda. I Seth Rollins, właśnie nowy mistrz, który pokonał Cody'ego Rhodesa, Randy Ortona i oczywiście The Undertakera. Dzisiaj sobie pomyślał, że chce mieć właśnie walkę taką, można tak powiedzieć, celebracyjną, można tak powiedzieć właśnie, i sobie na Raw pierwszym zawalczy po prostu tak, bo chce mu się właśnie zawalczyć i właśnie na pewno w dobrym humorze będzie, dlatego też chciałby zawalczyć. No i dostaje ciekawego rywala, myślę, czy oczywiście Ricochet, który oczywiście chwilę też go nie było. No ale jest dzisiaj, zawalczy z Sethem Rollinsem, zobaczymy. Zobaczymy właśnie, czy mistrz da radę, bo byłby, myślę, mega wstyd, jeśli by z tym nowym mistrzostwem przegrał pierwszą walkę od razu. Ale myślę, że na pewno takiego scenariusza on nie zakłada. Choć zobaczymy, bo nigdy to naprawdę właśnie, nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć w ringu WWE. Ricochet już w ringu, więc w sumie możemy powoli zaczynać to starcie. Seth Rollins, nowy mistrz WWE, kontra oczywiście Ricochet, i zaczynamy to starcie. Jest on zwykły one-on-one match. Oczywiście pas nie jest na szali, to wiadome. Ale będzie na szali za 3 tygodnie oczywiście na następnym pay-per-view, gdzie będzie musiał bronić swojego pasa. I w sumie z kim będzie bronił, to mu dowiemy się już dzisiaj się dowiemy na dzisiejszym show w main evencie. Zobaczymy ciekawą walkę właśnie Number One Contenders. Oto kto zmierzy się z Rollinsem na następnym pay-per-view. Frog Splash nie trafia, Ricochet kontruje. I nie trafia też Ricochet. Clothesline, nie, Clothesline, tylko Irish Whip, teraz jeszcze Forearm. Odbicie w sumie, nie będzie odbicie od linii, będzie Phoenix Splash z środkowej liny. Knee Drop z miejsca się tutaj nie udał, trafia tutaj o matę kolanami. Kontra i Big Boot w wykonaniu Rollinsa i teraz Dropkick też się nie udał, przedtem właśnie nie udał, tak teraz też się nie udaje. Neckbreaker. I łokieć prosto w głowę Rollinsa. Suplex teraz. I kolano teraz w rękę Ricochet. I dropkick, on tym razem trafia. Rollins dał radę trafić dwa razy praktycznie, a on trafia. Jest już na górnej linii. Każe Rollinsowi wstawać, robi to Rollins. I Hurricane Rana, świetnie, jeszcze przypięcie. Ale nie da rady tym pokonać Sefa. Choć ma sygnaturę. Ale ta sygnatura mu się już na pewno nie uda. Pedigree teraz. To się za to udaje właśnie. Kerb Stomp też się udaje. Czy to jest wystarczające, żeby pokonać Ricochet? Nie jest to wystarczające. Jeszcze nasz nowy mistrz musi się trochę dłużej natrudzić z tym. Ricochet powoli wstaje. Nie udało się to kolano. Chyba kolano czy Clothesline chce zrobić Seth w powietrzu. Irish Whip teraz i poza ringiem jest Seth Rollins.
Ricochet już teraz będzie chciał, znowu będzie chciał, żeby się Seth podniósł. I tym razem się już nie uda. Tym razem będzie rzucony powerbomb prosto na stół komentatorski. To zdecydowanie musiało boleć. Standing knee drop. I dropkick się nie udał. Będzie teraz neckbreaker. Rollins na górnej linii i frog splash tutaj trafia. Pięknie to zrobił Seth Rollins. Nie uda się teraz cokolwiek chciał zrobić Rollins. Tutaj Ricochet nie może przypiąć. Falcon Zero teraz. Nie uda się niestety dla Rollinsa. Frog Splash teraz za to. Kontra Rollinsa. Rollins już jest w ringu. Nie uda się signatury zrobić, ale za to kontruje tutaj. I kontra kolejny, tym razem finishera. Świetnie Ricochet to zrobił. Także mnie w parę sekund skontrował i signaturę, i finisher Rollinsowi. Fink Splash ta z samej góry trafia. I teraz Inzaghi. Kontra Ricochet. Ricochet ma sygnaturę finisher. Ale Rollins jest cwany, wiedział kiedy dobrze wstać. Oczywiście clothesline. Kolejne uderzenie, kolejny łokieć. Kopnięcie teraz w plecy. I Rollins może być znowu w tarapatach, choć znowu dobrze wstaje tutaj i atakuje Ricochet. Można tak powiedzieć, że to jest A-Town Down, który oczywiście robi Austin Theory. I teraz 630 na mistrzu. Czy to będzie porażka Rollinsa? Nie będzie. Nie tak łatwo, a pewno szybko bardzo Rollins z tego wychodzi. German. Jeszcze Pele Kick w wykonaniu Ricochet. Rollins poza ringiem. I Rollins teraz w ringu. Wie Rollins na pewno co robi. To jest jeden z tych zawodników, który jest bardzo na pewno cwany i wie na pewno właśnie co jest najlepsze, żeby co zrobić w danym momencie najlepiej. Żeby wyjść na to najlepiej, tak może to powiedzieć. I dropkick i jest krew na twarzy Ricochet. Knee drop teraz trafia. Chwilę się patrzył na Ricochet i teraz curb stomp. Jeszcze na środek ringu się nie uda go wziąć. Oczywiście, że się nie uda. Musi to komplikować wszystko. Nie udał się moonsault. Jest już na górnej linii Ricochet, choć nie tak chciał, żeby Rollins był. Chciał 630 zrobić, ale się mu nie uda. I teraz kolejny raz Big Boot w wykonaniu Rollinsa. I Sling Blade, świetnie go złapał tutaj właśnie Rollins. Knee drop po raz kolejny. I kolejny raz Inzaghi. Pedigree się nie udało, czyli znowu oczywiście to jest przedłużenie tej walki. Teraz Northern Lights suplex i jeszcze suplex potem. Świetne combo Ricochet. I 630 po raz drugi. Ale Seth pokazuje dlaczego on jest mistrzem.
Nie trafia Ricochet teraz. Kolejny raz będzie próba knee drop. Fing Splash nie trafia. I po raz kolejny ten German suplex tak jakby i Pele Kick potem. Podnosi Ricochet Rollinsa. I po raz kolejny, nie, teraz to jest Northern Light suplex i znowu suplex. I po raz kolejny ten sam ruch, którego nigdy nie patrzyłem, będę pamiętał jak on się nazywa. Będzie chyba pro przypiąć Ricochet Rollinsa, tak właśnie się dzieje. No trochę tych uszkodzeń zadał, więc w sumie mógł sobie pomyśleć, że to może być naprawdę już teraz nad koniec. I po raz kolejny ten ruch robi ten sam. I nie wiem czemu cały czas tyle, już nie wiem naprawdę jak długo tutaj nie pokazuje mi się kontra w ogóle. Nie wiem czemu właśnie. Już dawno powinna być opcja skontrowania. I jeszcze Inzaguri. Phoenix Splash z samej góry, czemu nie? Phoenix Splash z samej góry, Rollins trafia. I to Ricochet rzuca Rollinsa, byłem pewny, że to ja właśnie, można tak powiedzieć, wygrałem tam. Nie może tego skontrować Ricochet, tylko jeszcze tu będzie okazję drugą. Ale tego nie robi. Nie chcę go trochę właśnie znowu rolować, żeby znowu nie mógł skontrować, to musi chyba być koniec. I to jest koniec. Nie tak na pewno Rollins sobie wyobrażał tę walkę. No ale jednak wygrywa, to jest chyba dla niego najważniejsze. A najwięcej myślę na tej walce zdecydowanie zyskał Ricochet oczywiście. Po takim naprawdę dobrym występie przeciwko mistrzowi, może nawet w przyszłości coś mu się będzie za to należało, albo nawet teraz może. Kto wie, zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało. Dobry początek dla Rollinsa, choć na pewno właśnie nie taki jak marzył. Przejdźmy do kolejnej walki na dzisiejszym Raw. I przed nami już drugie starcie. I zawodnikiem, który wchodzi do ringu jest oczywiście Edge, który wrócił na ostatnim SummerSlam, czyli w ostatnim odcinku, nie, dwa odcinki temu, bo w czwartej części. Wrócił właśnie, czwartej albo trzeciej, już nie pamiętam, wrócił Edge właśnie po długiej przerwie spowodowanej oczywiście tym atakiem Judgment Day. Ale wrócił i wiadomo było w sumie, że będzie chciał się skupić oczywiście na Balorze. Dzisiaj będzie miał walkę normalną i nie miała być z Balorem, więc Balor tutaj atakuje Edge'a i to jeszcze wszystko właśnie, no to nie tak miało wyglądać, bo tu Edge właśnie miał zaplanowaną walkę z kimś innym, ale Balor go od razu tutaj atakuje. No ale widzę, że Edge chce dalej walczyć, dalej walczy właśnie z Balorem. Ale no na pewno nie tak to właśnie miało wyglądać. Edge miał zaplanowaną walkę dokładnie z Austinem Theorym, ale Austin Theory nawet nie zdążył się tu pojawić, miał właśnie wchodzić później, a tu wykorzystał tą okazję Balor i teraz tutaj mamy walkę. No tego się nie spodziewałem właśnie, że będziemy tu musieli jeszcze raz będzie to odwlekane tak naprawdę. Edge jest akurat zawodnikiem ze SmackDown, tylko on jest praktycznie właśnie na pewien czas wypożyczony na Raw właśnie, bo walka jest zaplanowana pomiędzy Balorem i oczywiście Edge'em, ale ta walka jest zaplanowana dopiero na następnym pay-per-view i właśnie do tego miesiąca jest wypożyczony Edge właśnie. Nie wiem co wygrał Edge, jak on nie walczył nawet z Balorem, ale ostatecznie to on odeprzał, nie wiem jak nazwać, atak Balora. No i przejdźmy w sumie do main eventu Raw. I przed nami już main event dzisiejszego Raw, czyli tak jak mówiłem właśnie number one contenders. Oto kto zawalczy z Rollinsem o pas na następnej gali. Pierwszym zawodnikiem, który wchodzi do ringu jest Cody Rhodes. Nie zapamięta dobrze tej walki na SummerSlam oczywiście, gdzie on został przypięty ostatecznie. I niestety dla niego jego marzenie z wygrania oczywiście pasa dalej nie spełniło się tak naprawdę. No ale dzisiaj właśnie ma dużą szansę, żeby spróbować jeszcze raz dostać tą szansę walki o pas.
w triple threat meczu właśnie. Najpierw musi znaczy pokonać dwóch rywali, żeby wejść potem do walki o pas właśnie z Sefem. I pierwszym rywalem z dwóch Cody'ego Rhodesa jest zawodnik, który oczywiście był też w Fatal 4-Way'u, czyli Randy Orton. Randy Orton jest pierwszym zawodnikiem, który wchodzi właśnie tutaj po Cody'm do ringu. Można się chyba w sumie domyślać, kto będzie trzecim rywalem tutaj w tej walce, kto będzie trzecim zawodnikiem. Pomyślałem, że w sumie taki jest ciekawy sposób, żeby zdobyć właśnie numer 1 contendera. Dalej nie ma właśnie Romana niestety, więc dalej Roman nie może walczyć tutaj, choć mam nadzieję, że wróci jak najszybciej. Zobaczymy, kiedy da radę wrócić Roman Reigns. No i zobaczmy jeszcze w sumie na koniec, oczywiście wiadomo jak, chyba kogo, ale niech wejdzie już ostatni zawodnik do tej walki. Czyli oczywiście The Undertaker, który też był podczas tej walki. Fatal 4-Way oczywiście. Następne pay-per-view to będzie Judgment Day. Nie będzie to właśnie naprawdę dedykowane dla Balora i jego spółki oczywiście, bo wiadomo, że Judgment Day to było pay-per-view, które już parę naprawdę dobrych lat temu zaczęło się właśnie. Choć już też były bardzo dawna dość, nie ma już tego pay-per-view, nie wiem kiedy było ostatnie pay-per-view Judgment Day, nie pamiętam już szczerze. No ale chwilę już nie było tego pay-per-view i wraca na rozpiskę. I właśnie no, to akurat nie jest dla Balora specjalnie, ale będzie Balor na gali Judgment Day, więc Judgment Day można tak powiedzieć pojawi się na Judgment Day. Mamy już oczywiście Cody'ego, mamy Randy'ego, mamy już też Undertakera. Więc pora zaczynać ten Triple Threat i zobaczymy, kto zmierzy się z Sethem Rollinsem na Judgment Day. Opa z WWE Championship. Clothesline. Teraz się skupiają na Undertakerze, wiedzą, że to jest pewnie no, najtrudniejszy rywal, ale teraz to nie był dobry pomysł, co robi właśnie z tą pozą swoją Randy. To jest zły moment na tą pozę. Clothesline jest poza ringiem. Zła pora też dla Undertakera, nie wiem, czy oni tauntują na początku walki. No ale Cody jak na razie to wykorzystywał, choć teraz właśnie już kontruje Undertaker i go skontrolował. Znowu będzie próbował tam robić. Tak, znowu, tym razem mu nikt nie przerwie. Randy Orton znowu z tą pozą. Słynną oczywiście swoją pozą. Nie wiem kogo ja uderzyłem, sędziego? Tak to wyglądało. Suplex w wykonaniu Randy'ego, a Undertaker tauntuje. Nie wiem co z nimi jest, że oni tak tauntują. Big Boot się nie udał. Nie uda się też tutaj skontrować tego neckbreakera. Randy Orton już ma pomarańczową głowę. Chyba to po SummerSlam mi się wydaje, że zachowała mu się jakiś lekki uraz tej głowy. Na to by wyglądało. Już jedną kontuzję mieliśmy na SummerSlam. Posiadacz walizki SmackDown, oczywiście Rey Mysterio po tej niesamowitej walce z Rob Van Damme. Nie jest kontuzjowany, ale więcej oczywiście dowiemy się na show, na którym on występuje, czyli oczywiście na SmackDown. Randy tutaj od razu łapie Cody'ego, który wrócił do ringu, ale Cody kontruje, wchodzi prosto, uderza, znaczy w nogę. Zły pomysł, choć za późno tutaj zobaczyłem, ale teraz Undertaker kontruje. I jeszcze elbow drop, nie trafi. Odbicie od linii, co chciał robić. Szczerze, Cody. I mocne uderzenie w głowę. Undertaker leży już teraz na ziemi. Kolejne uderzenia. I chyba Undertaker krwawi. Big Boot teraz od Cody'ego. Poczekam sobie na Undertakera. I pora na cutter, który trafia. Nie ma Randy'ego, więc to jest świetny moment na to, żeby spróbować zrobić crossroads i pokonać Undertakera. Crossroads trafia. Przypięcie. Nie ma tutaj żadnej liny oczywiście. I to jest koniec. Cody Rhodes tak szybko pokonuje Undertakera. Może Undertaker też umiał właśnie czerwoną jakby głowę. Nie wiem, możliwe, że ta walka Fatal 4-Way była dość brutalna właśnie na SummerSlam, więc bardzo możliwe, że wszyscy zawodnicy tutaj byli obolali i Undertaker po prostu właśnie no jednak
nie jest nadludzki po części, bo jednak na niektórych może się wydawać nadludzki po tym, co wyczynia często, ale no właśnie jednak ta kontuzja właśnie mogła też jakoś się odnowić, bo jednak właśnie miał też czerwoną już ten poziom uszkodzeń głowy. To też jest dość dziwne, że tak szybko, tak samo Grandi. Bardzo możliwe, że obydwoje byli troszkę kontuzjowani w tej walce i przez to może też Cody miał troszkę łatwiej, no ale Cody Rhodes ostatecznie na koniec Raw wygrywa tą walkę i Cody Rhodes zmierzy się z Sethem Rollinsem na Judgment Day. Będzie to na pewno ciekawe starcie. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!